mama, tak fajnie było, jak tu ktoś ze mną był. No dobra, sama muszę dać radę. Zobaczcie, co zespół Urwis TV przygotował dla Was w dzisiejszym odcinku. Pasowanie pierwszoklasistów w szkole podstawowej numer 3 w Wolsztynie, zawody latawcowe na lądowisku w Powodowie, dni chleba w szkole podstawowej numer 3 w Wolsztynie, sądę w przedszkolu numer 3 oraz konkurs z super słuchawkami do wygrania ufundowanymi przez sklep Komputronik. No to co? Zaczynamy! Trzecia planeta od Słońca, Europa, Polska, Wolsztyn, szkoła numer 3. Zapraszam na pasowanie na pierwszoklasistę. Powodowie odbyły się zawody latawcowe. Był tam Lisek i zobaczcie, co tam robił. Halo, halo, halo! Jestem na lądowisku w Powodowie, gdzie odbywają się zawody latawcowe. Idę się rozejrzeć, może też uda mi się puścić jakiś latawiec. No to co? Witaj, Michale! Powiedz nam, jak długo robiłeś swój latawiec? 2 dni. A czy ktoś ci pomagał w budowie latawca? Ogólnie to prawie cała rodzina. No to świetna była impreza, prawda? Tak. Pierwszy raz jesteś, czy już któryś raz startujesz w zawodach? Pierwszy. No to życzymy ci powodzenia, a my idziemy dalej. Wraz z Kacprem puszczam latawce. Zobaczcie! Na lądowisku w Powodowie możemy spotkać wiele ciekawych obiektów. Między innymi taki latawiec jak ten. Z czego jest zrobiony twój latawiec? No to jest latawiec skrzynkowy. On jest zbudowany z kików i papieru. Może powiedz, jak długo zajęło ci budowanie tego latawca? Zajęło mi to 1 dzień. Budowałem sobie statą ten latawiec. Czy to jest trudne? Nie, to nie jest trudne. Znaczy z pomocą taty dałem radę zbudować. A nie, to nie jest bardzo trudne. Czy będę mógł chociaż raz puścić twój latawiec? Tak, będziesz mógł puścić. Ale silny wiatr! Wow! Wow! Wow!
Niestety dzisiaj pogoda pokrzyżowała nam plany. To nic, w przyszłym roku będzie lepiej. Dla Urwis TV, Lisek. I 13 października w szkole podstawowej numer 3 w Wolsztynie odbyły się Dni Chleba. I niestety mnie tam nie było. Jak sobie pomyślę, ile pyszności mnie ominęło, to aż mi ślinka cieknie. Wy zobaczcie reportaż, a ja idę coś przekąsić. Hej Urwisy! Dostaliśmy wiadomość na naszego maila, że w szkole numer 3 jest jakaś akcja. Chodźcie szybko, zobaczymy, co tam się dzieje. Wśród tego tłumu spotkaliśmy Nikolę. Cześć Nikola! Cześć! Powiedz nam, co tutaj się dzieje? W zeszłym roku nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła Promująca Zdrowie. W ramach tego programu w tym tygodniu obchodzimy tydzień chleba żytniego na zakwasie. To niesamowita impreza! No to idziemy się rozejrzeć dalej. Pa, pa! Pa. Przepraszam! Przepraszam! A chciałam się dowiedzieć, jaki jest cel tej akcji? Celem tej akcji jest pokazanie, że trzeba szanować chleb, jaki on jest ważny, że to jest symbol życia. Ale raj! Witam Was! Cześć! Powiedzcie mi, czy dzieci szanują chleb? Niestety nie, wiele dzieci nie szanuje chleba i po prostu go wyrzuca do śmieci. Ojejku, i co wtedy? No po prostu idzie do śmietnika. W niektórych domach jest jeszcze szacunek do chleba. Pamiętamy, że nasi pradziadowie całowali chleb, gdy im upadł i robili znak krzyża, zanim go rozkroili. Tutaj mamy dodatki do chleba. Na przykład miks 7 ziaren, mak, mąka żytnia, mąka pszenna i mąka rozowa. O, to jest to, ale dziwnie smakuje. Musicie to spróbować. Idę dalej. Cześć Marta! Powiedz mi, czy mogę spróbować trochę chleba? Tak. Proszę. Ojejku, a powiedz mi, dlaczego chleb żytni na zakwasie jest taki pyszny? Wypiekany jest bez opcji dodatku, żadnych spółkniaczy, polepszaczy i nie wyrasta tylko na drożdżach. Ja, niesamowite! To ja sobie jeszcze troszkę zjem. Pozwolisz? Tak. Lecę dalej! Już wiem, co się działo w szkole numer 3. Tutaj odbyły się Dni Chleba. To ja sobie jeszcze podjem, a wy poobserwujcie, co jeszcze się tutaj działo. Yummy! Zawitał do przedszkola numer 3 i numer 5 w Wolsztynie i zadał przedszkolakom kilka pytań. Dzisiejszą sondę postanowiłem przeprowadzić w przedszkolu numer 3 w Wolsztynie. Przedszkolaków zapytałem, co to jest internet? To jest tam, gdzie się połączają telefony. To, co się gra na komputerze w gry. To jest to, co się grały gry.
To jest siedzie, gdzie tam się wpisuje wszystko, co rodzice będą chcieli. To jest takie coś, co się nagrywa w płyty. Kolejne pytanie było, co to jest telewizja? To jest tak, gdzie się ogląda bajki. To się ogląda filmy. Widzę same różne kanały do oglądania. Tam, gdzie się ogląda filmy i bajki. A jak telewizja, to kto to jest kamerzysta? Co nagrywa dzieci. Ten, co robi wszystkim zdjęcia. Ten, co przewodniczy miasta. Ten, co nagrywa różnych ludzi. On kameruje wszystkich i potem coś to do telewizji to jakoś tam. Tutaj się bawimy. I ostatnie pytanie. Co to jest Urwis TV? I to jest taka bajka, która pomaga wszystkim dzieciom i się uczy. Kukiełki. Fajna bajka. Pozdrawiamy Urwis TV! W dzisiejszej sądzie to już wszystko. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na kolejną. Ale zimno. O, już jest tak zimno. Trzeba napalić w piecu. No to ja idę szybko napalić. Dziadku, dziadku! O, cześć Dorotko. A co to takiego, chora jesteś? No właśnie, dziadku, ja mam problem, bo mnie męczy taki straszny kaszel. O, pewnie się chodziło bez czapeczki. I biegało się bez szaliczka pewno, tak? No czasami. No Dorotko, nie można tak. Jest już coraz zimniej. Przyszła jesień i mimo, że świeci słońce, to łatwo o przeziębienie. Kurtkę pewno też nosiłaś w plecaku. No, oj dobra, no, ale co mam teraz zrobić? No teraz musisz brać lekarstwa, które mamusia ci poda. I pić syrop. O. Aha, ale on jest gorzki. To teraz będziesz wiedzieć, że jak nie będziesz się ciepło ubierać, to czeka cię picie gorzkiego syropu. O, ble. No dobra, no. Rozumiem. To teraz szybciutko biegnij pod kołderkę. Musisz się wygrzać. Zaraz zrobię ci herbatkę z miodem i z cytryną. O, Dobra. To ja już idę do łóżka. No to leć, Dorotko. Ja idę ci zrobić. O nie. Chyba też się przeziębiłem. A teraz konkurs. Pytanie konkursowe brzmi. Gdzie odbywały się zawody latawcowe, na których był Lisek? Odpowiedź na pytanie należy przesłać poprzez formularz konkursowy znajdujący się na naszej stronie www.urwistv.wolsztyn.pl. Na dzisiaj to już wszystko, ale mam dla Was jeszcze jedną informację. Jeśli chcecie spróbować swoich sił jako prezenterzy i poprowadzić ze mną wiadomości w studio, to piszcie do nas na maila. Do zobaczenia w następnym odcinku!